Dzisiaj rozpoczęła się 9. już edycja szkolenia Bądź Bezpieczna. Edycja ta prowadzi nas w kierunku 10. jubileuszowej, ale trzeba pamiętać o tym, że są to nie jedyne edycje, bowiem wcześniej odbyły się m.in. edycje BIS, były edycje prowadzone na terenie powiatu ostrojęckiego, zatem możemy powiedzieć, że w edycjach Bądź Bezpiecznych uczestniczyło już blisko 500 pań z miasta Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, ale także i z powiatu makowskiego, bowiem były takie edycje, gdzie w szkoleniach uczestniczyły również panie spoza naszego powiatu. Każda nowa edycja to również nowe atrakcje, które pojawiają się dla uczestniczek. Oczywiście skupiamy się na tym, żeby tym głównym elementem było bezpieczeństwo, a zatem samoobrona, obrona konieczna, stan wyższej konieczności. Dodatkowo tematy, które mają podnieść atrakcyjność tego szkolenia, czyli zajęcia m.in. na basenie, zajęcia z zumby. Jest to po raz pierwszy w historii edycji odbywają się zajęcia Zumba Fitness prowadzone przez panią Katarzynę Pędzich. Dodatkowo oczywiście strzelectwo sportowe, zajęcia z zagadnień prawnych, wiktymologia, psychologia i tych zajęć możemy wymieniać w nieskończoność. Myślę, że kolejna 10. edycja przyniesie również kolejne nowe szkolenia prowadzone w ramach tej edycji. Oczywiście jeżeli chodzi o osoby prowadzące, wśród prowadzących są m.in. policjanci Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Są to instruktorzy techniki taktyk interwencji. Tutaj między innymi koordynator szkolenia to będzie pan aspirant Robert Stypiński. Dodatkowo zajęcia będzie prowadził między innymi z bezpieczeństwa w ruchu drogowym sierżant sztabowy Tomasz Żeranski, ale także policjanci będą opisywać problematykę przemocy w rodzinie oraz inne zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Dzień dobry, drogie panie. Ja chciałem przede wszystkim podziękować za to, że odpowiedziałyście na nasze zaproszenie. Zawsze organizatorzy, jak coś próbują zrobić, wymyśleć albo zaproponować, największy problem jest, czy będzie odpowiedź. W naszych edycjach kursu, tak bym powiedział, Bądź Bezpieczna, na razie tego problemu nie mamy, ale zawsze drżymy, czy ktoś przyjdzie. No ale historia pokazuje, że to zdaje się, panie Sylwestrze, z godzinę trwa, tak? Nasz niepokój, a potem już jest wszystko dobrze. Także bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście. Mam szczerą nadzieję, że jak zawsze te spotkania będą ciekawe. Z mojej strony Urzędu Miasta głównym dowódcą tego kursu jest pan Janusz Pawelczyk. Także jeszcze czuję, że jeszcze pana Janusza poznacie. Więcej nie muszę opowiadać. To, co tutaj będzie, to jest owoc współpracy, dobrej współpracy. Pan Sylwester już przedstawił pana komendanta, panią Sikorską i inne osoby, które uczestniczą od początku. To jest, myślę, ważne też pewien rodzaj współpracy. My jak ze strony urzędu coś robimy, drogie panie, to z reguły czytacie, że jest źle, prawda? Wszystko zasadniczo, co samorząd robi, jest źle. I dosyć takie duże zdziwienie u mnie wywołuje fakt, że te kursy Bądź Bezpieczna jeszcze się nie spotkały z krytyką mojej Ostrołęki albo Tygodnika. Jestem zaszokowany tym. No może się doczekam, a mam nadzieję, że nie. I dlatego myślę, że nawet przez takie przesłanki macie dobre nastawienie. Wierzę, że nie będziecie zaskoczone tym, co tutaj przeżyjecie, a może będziecie, ale to pozytywnie. Tutaj mamy też z panem Januszem takie koszulki, gdzie wszystkie strony, zdaje się, są strony kursu. One są nowe, zobaczcie, to są metki nawet. Po kursie one zupełnie inaczej wyglądają, ale już nie ma do zwrotu. Gdybyście chciały pożyczyć od koleżanek, które uczestniczyły, zwłaszcza po kursie samoobrony, to naprawdę te koszulki wyglądają inaczej. To nie jest oczywiście próba zastraszenia, tylko zmierzenia się z faktami, które was czekają. A dzisiaj już kończąc to wystąpienie, raz jeszcze bardzo się cieszę, że jesteście. Mam nadzieję, że to będzie dobry czas, niestracony. Mam też nadzieję, że owoce tych spotkań będą jakby poszerzeniem, uporządkowaniem tego, co wiecie, jakimś jeszcze jakąś dobrą zachętą do ciągłego rozwoju, bo to człowiek zawsze powinien się rozwijać. I mam też nadzieję, że nawet te trudne sprawy, o których panie usłyszycie, one będą tylko waszą wiedzą teoretyczną, że nigdy życie nie zmusi do tego, żeby stosować to, co usłyszycie. I tym bardziej zapowiedź pana Sylwestra, żeby, broń Boże, strzelać do mężów, narzeczonych czy kolegów. My wcale nie jesteśmy aż tacy źli, tylko czasem tak w współczesnym świecie się maluje jakieś podziały, ale wiadomo, że jedni
jedne bez drugich nie umieją dobrze żyć. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.